Maryjo, Królowo Polski, stajemy przed Tobą, o Maryjo, na tym jasnogórskim wzgórzu, by Ci dziękować i wypraszać potrzebne łaski. Wśród wielu pielgrzymów modlą się dzisiaj przed Tobą, Maryjo, licznie zgromadzeni członkowie i animatorzy wspólnot dzieła intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z całej Polski. Wspólnoty te istnieją w wielu parafiach naszej Ojczyzny i w ścisłej łączności z duszpasterzami trwają na modlitwie, zwłaszcza cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, wynagradzając sercu Bożemu za grzechy osobiste, rodzinne, narodowe i społeczne. Tym apelem rozpoczynamy nasze doroczne czuwanie. Razem z Tobą, o Maryjo, pragniemy najpierw dziękować Panu Bogu za kolejny rok naszej formacji, za przeżywane rekolekcje, dni skupienia, wspólną modlitwę i wiele, wiele różnych spotkań, które umacniają nas w tym dziele Bożym. Dziękujemy również za to, że w minionym roku papież Franciszek ogłosił heroiczność cnót czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, przybliżając tym samym dzień jej beatyfikacji. To właśnie ona, Rozalia, pielęgniarka krakowskiego szpitala świętego Łazarza, podjęła z wielką gorliwością wezwanie Jezusa, wskazując na Jego miłość i Jego królowanie w całym świecie. To do niej sam Jezus skierował naglące wołanie, że za mało jest kochany, że Jego miłość jest zapomniana i ludzie jej nie znają. Wspólnoty dzieła intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z wielką wdzięcznością przyjmują tę decyzję papieża prowadzącą do jej beatyfikacji. Razem z Tobą, Maryjo, prosimy dzisiaj o ducha gorliwości dla wszystkich wspólnot dzieła intronizacji Serca Pana Jezusa. Niech wszyscy członkowie i animatorzy będą wierni swoim zobowiązaniom. Niech za Twoją pomocą i niedoścignionym wzorem odpowiadają miłością na nieskończoną miłość Boga względem każdego człowieka. Powierzamy Ci, Maryjo, nasze rodziny. Niech się w nich umacnia królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Jezus, Król Miłości, będzie w nich zawsze godnie przyjmowany. Niech dojrzewają w nich chrześcijańskie i ojczyste obyczaje. Niech młode pokolenie wzrasta w wierności Chrystusowi, zgodnie z przesłaniem jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Prosimy o łaskę wytrwałej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, byśmy mogli naszą wiarą i miłością wynagradzać zaniedbania, zapomnienia i zniewagi, których tak wiele doznaje nasz Zbawiciel. Prosimy o łaskę kontemplacji eucharystycznej, osobistej i wspólnotowej, posługując się także modlitewnikami zawsze przenikniętymi Słowem Bożym i doświadczeniem mistyków, jak poucza nas o tym święty Jan Paweł II. Pragniemy w kolejnym roku naszej formacji przypominać i pogłębiać w naszych wspólnotach niektóre myśli, jakie zostawił nam święty Jan Paweł II na temat Bożego Serca i Najświętszej Eucharystii. Modlimy się dzisiaj także za wszystkich zmarłych, którzy szczególnie angażowali się w to dzieło,
a zwłaszcza za świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka, Ewę i Janusza Nosiatków, inicjatorów i założycieli pierwszej wspólnoty intronizacyjnej w Krakowie, a także ojca Jana Mikruta Redemptorystę w 10. rocznicę jego śmierci. Wyjednaj im, Matko, łaskę życia wiecznego z Chrystusem. Królowo Polski, Tobie zawierzamy nas samych, nasze rodziny, naszą ojczyznę, nasze posługiwanie, a przede wszystkim to wielkie dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Niech przyczynia się do budowania w świecie cywilizacji miłości i prawdy, wprowadzając Królestwo Boże w sercach ludzkich i w różnych wymiarach życia społecznego. Prowadź nas wedle woli Bożej. Przyjmij nasze zaangażowanie i miłość. Oddajemy Ci nasze troski i radości. Bądź nam Matką i prowadź nas do Jezusa. Amen. Bóg zapłać ojcu Andrzejowi Zającowi, redemptoryście, zaangażowanemu w dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, za dzisiejsze rozważanie. Dziś stajemy przed Tobą, Maryjo, wraz z wspólnotami zaangażowanymi w dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także grupą parlamentarzystów, którzy w dniu jutrzejszym przybędą na doroczną pielgrzymkę. Stając u kresu kolejnego dnia naszego życia, pragniemy jak każdego dnia pamiętać o Kościele Świętym. Modlimy się z Ojca Świętego Franciszka, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Naszą modlitwą ogarniamy nasz pauliński zakon, polecamy ojca generała. Modlimy się za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem Przorem. Polecamy archidiecezję gnieźnieńską, gdzie trwa nawiedzenie wizerunku Matki Bożej, dziś w parafii Modliszewko. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Modlimy się za tych wszystkich, którzy trwają z nami na modlitwie za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Prosimy za wszystkich rządzących. Prosimy dla nich o światło i dar Ducha Świętego. Prosimy o dar pokoju, przede wszystkim na Ukrainie. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, prosimy o łaskę zdrowia dla księdza biskupa Andrzeja Czai. Prosimy w intencji Marka z okazji jego urodzin. Polecamy Danutę, siostrę Teresę. Prosimy w intencji Janiny i Mariana Strzeleckich w 64. rocznicę ślubu. Polecamy Janinę i Stanisława Marcinkiewiczów w dniu 70. urodzin. Prosimy w intencji siostry Teresy Janowskiej z racji 50. rocznicy ślubów zakonnych. Prosimy o zdrowie dla Danuty Pezdek, o szczęśliwą operację dla Anny. Prosimy o uzdrowienie z choroby dla Janiny, Zygmunta, Sylwestra, Dariusza. Odmawiamy tajemnicę szczęści światła, przepowiadanie Słowa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem Radia Jasna Góra. Modlimy się za tych wszystkich, którzy wspierają nasze sanktuarium, nasz klasztor swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Dziś w sposób szczególny Wigilię jutrzejszego święta polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za wszystkie siostry zakonne, za wszystkich ojców i braci zakonnych, którzy wybierając drogę rad ewangelicznych służą Kościołowi swoją modlitwą, swoją pracą. Prosimy dla nich o wytrwanie, o łaskę świętości, o dar świadectwa we współczesnym świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Sługa Boży, amerykański arcybiskup Fulton Sheen porównał nasze życie do wielkiego spektaklu.
w którym trudno być obojętnym wobec Jezusa, albo każdego dnia traktujemy Go jako znak sprzeciwu i naszej wolności, a jednocześnie możemy na Nim budować nasze życie i naszą przyszłość. Maryjo, w tajemnicy świętego ofiarowania Pańskiego módl się za nami, abyśmy określali się po stronie Boga objawionego w Chrystusie. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.